Julię, jaką dostałem, to widać na zdjęciach, jest w opłakanym stanie. No naprawdę, była zmaltretowana na zewnątrz i w środku. Na tyle, na ile udało mi się ją reaktywować, to jest zamalować te wszystkie uszczerbki na zewnętrznych sprawach, doprowadzić. No jeszcze brakuje mi dwóch żaróweczek, żeby podświetlić ten wskaźnik, no ale to późniejsza historia. Zastanawiałem się, co to się takiego stało, że on tak zarderiał. Produkowaliśmy jakiś klej i tym klejem przylepiano gąbkę, taką, która była na tych ekranach. I ten klej powodował gwałtowną rdzewienie. Chyba jako jedyne polskie radio, z tego co ja wiem, ma układ z podwójną przezmianą częstotliwości, co w praktyce zapobiega dużym stopniu zakłóceniom. Dotyczy oczywiście to fal krótkich, które dzisiaj w Polsce są mało istotne, ale za PRL-u miało to olbrzymie znaczenie, ponieważ ludzie słuchali sobie stacji polskojęzycznych, które były zagłuszane, no oczywiście przez tajne zagłuszarki, bo władza się oficjalnie do tego nie przyznawała. Emitowały one wszelkiego rodzaju brumy, szumy i tak dalej. I sprawiało to wrażenie, że powstaje to w sposób naturalny, że fala odpływa i tak dalej. Ciekawe jest to, że PRL, czyli, który tak kontrolował wszystko, pisma, pisarzy, wiersze i tak dalej, pozwolił sprzedawać na polski rynek takie radio, które wyraźnie było skonstruowane po to, żeby słuchać tam tych stacji. Na dodatek miało zachodni również zakres, no to UKF-u. Po co u nas? No trudno. A jako ciekawostka, oczywiście eksportowaliśmy te radio i na eksport to jest pierwszy dziwoląg, jaki w historii słyszałem. Zawsze w PRL-u było, że na eksport jest najlepsze. I jak rzucali do sklepu jakiś towar od samochodu, po cokolwiek i mówiono, proszę pani, to jest odrzut z eksportu, no to ludzie się ustawiali w kolejkę, lepsze. Otóż na eksport ona była w wersji mono i miała tylko jeden zakres, oczywiście zachodni. Była ich mała ilość wyprodukowana, była dość cena bardzo wysoka, zaporowa, w związku z tym pewnie kupowali to ludzie bardziej uposażeni, inteligencja, która i tak była niechętna PRL-owi. W związku z tym machnęli na to ręką i pozwolili. Z punktu widzenia pewnie władzy, ja to tak sobie domniemywam, że stwierdzono, że szkodliwość będzie i tak mała. Po wprowadzeniu stanu wojennego naukowcy z Politechniki Wrocławskiej dokonali małej przeróbki tej Julii i ona stawała się skanerem. Na częstotliwości, gdzie pracowała milicja, służba bezpieczeństwa, wojska pogranicza i tak dalej. Zrobiono 6 sztuk, żeby nasłuchiwać SB. Każda osoba, bo były wyznaczone osoby, które siedziały i cały czas nasłuchiwały i zapisywały komunikaty. I to była komórka kontrwywiadu Solidarności Walczącej. Z tego, co teraz z tych archiwalnych dokumentów wynika, to nie ustępowało kontrwywiadowi AK. Czyli mamy, jak to mówią Niemcy, że Polak ma w genach te no, rewolucje i konspiracje. Ale wracamy do tematu. Solidarność Walcząca pod przewodnictwem Kornela Morawieckiego właśnie zamówiła sobie 6 sztuk takich radioodbiorników i on normalnie, ta Julia działała jak no, normalne, zwykłe radio, ale po wciśnięciu kombinacji dwóch klawiszy jednocześnie stawała się skanerem. No i dostali to oczywiście po pewnym czasie, wykonano kilka dodatkowych sztuk, właśnie tak przerobionych i dostali to ludzie już z opozycji, ale nie z tego kontrwywiadu, z zaleceniem, że ktokolwiek puka do drzwi, to zanim otworzą drzwi, mają obowiązek wyłączyć, żeby z powrotem było zwykłym radiem. Niestety jeden się zagapił, bo jakoś tak się przydarzyło, wpadli do mieszkania, robili przeszukanie i ku ich zaskoczeniu nagle usłyszeli komunikaty ze swojego komisariatu. No i sprawa się wydała. Co w tej sytuacji służba bezpieczeństwa zrobiła? Zaczęła stosować FOSE, czyli szyfr. Na przykład,
Jeżeli mówiono, jedziesz na żelazo, czyli jedziesz na dworzec kolejowy, tak, prawda? Potem zaczęto używać slangu pogotowia ratunkowego, który w podobnych częstotliwościach pracował. I udawali, że są, i na przykład mówili, co mam dalej robić, leczyć, a oni mówią, tak, leczyć, czyli dalej go śledzić. No, chcieli w ten sposób zmylić podsłuchujących. Podsłuchujących, pracujących na zakresie między 88 a 100. Solidarność walcząca po tej aferze i po wyłapywaniu w domach opozycjonistów tych radioodbiorników, dostała pomoc od, no powiedzmy sobie szczerze, od wywiadu niemieckich, służb niemieckich, bardzo nowoczesne, poręczne, prawie że kieszonkowe skanery, które przemycono w dość sprytny sposób. W ramach darów przesyłanych do polskich urządzeń rentgenowskich były tam w odpowiednich miejscach montowane, osobne, rozłożone na pewne części, a potem złożone przez fachowców. No. Doszło do takiej sytuacji, ponieważ w tym Wrocławiu tak źle służba bezpieczeństwa pracowała, nie mogła złapać tych, co trzeba. Oczywiście samego Kornela Morawieckiego. No bo oni wiedzieli, kiedy kto tam do nich podjeżdża, czy kogoś tam poszukują, że Warszawa, czyli Kiszczak, doszedł do wniosku, że służba bezpieczeństwa została tam zinfiltrowana. I przyjechała komisja i wywaliła Bogu ducha winnych 48 USB-ków, których podejrzewali, że pracują dla Solidarności. Otóż mylili się, pracował tylko jeden oficer i to właśnie jego nie zwolnili. No ale to taki chichot historii. Bardzo ciekawy egzemplarz. Po pierwsze, 7 zakresów krótkich. Średnie, długie, UKF i to ciekawostka, UKF w systemie zachodnim i ówczesnym wschodnim, czyli OIRT i CZIR. Na dodatek wyposażona w ręczne przeszukiwanie, ale na UKF-ie było dodatkowych 5 programatorów, które automatycznie można było sobie potem wciskać. Co ona tam posiadała? Przełącznik wejścia na antenę zewnętrzną i wewnętrzną. Więc nie mówiąc o tym, że antena tak zwana wewnętrzna, to jedna chyba z najdłuższych, jakie były wyprodukowane w Polsce. Na dodatek kierunkowa, co pozwalało przy odbiorze fal krótkich uzyskać lepszy sygnał. Tester baterii, wskaźnik dostrojenia, oczywiście dla UKF-u układ ARC, który można było sobie włączać, wyłączać, wskaźnik stereo, przełącznik mono i stereo, bo czasami w tamtych czasach odbiór stereo bywał zaszumiony, więc czasami lepiej było odebrać mono. Oczywiście wyłącznik oświetlenia, wejście do słuchawek. Na zewnątrz tyłu było wejście na dwie kolumny zewnętrzne. Dlatego właśnie było to takie dziwne, że radio posiadało jeden głośnik, a było stereo. Żeby uzyskać efekt stereo, trzeba było korzystać z zewnętrznych kolumn. Co jeszcze? No, jeżeli chodzi o to ma tam regulację balansu w przypadku użycia kolumn. Wysokie i niskie tony, oczywiście osobno, i tak to jest skonstruowane, że jest to bardzo skuteczne, a nie tylko takie sztuka dla sztuki. No, oczywiście potencjometr głośności i wyłącznik sieci z przodu, a z tyłu następny przełącznik taki, który no, trzeba było nie popełnić błędu, który wyciśnięty dawał nam korzystanie z sieci, czyli 220, 230, a wciśnięty pozwalał na zasilanie na przykład z akumulatora samochodowego, znaczy zakres był dość płynny, bo układ łykał napięcie od 10 do 16 V, więc tak jakby to powiedzieć, pomyśleli o tym, że nie zawsze to jest tak idealnie. Oczywiście jedno wejście, wejścia dinoskie do nagrywania, wyjście na wzmacniacz, ale i również można było jej używać jako wzmacniacza, ponieważ miała sporą moc, a przy okazji
piękny, duży głośnik. No, chyba największy, jaki był w historii polskich tych radioodbiorników. Smutkiem zerkają w dal, lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem. Tak to jest dla ryby cios. A więc nawilujemy każdy hak i spokój wielki, tylko bąbelki na morza dnie. Na morza dnie. Każdy swobodnie tworzy melodię. Płaszcza wiele dać, też z siebie mogą. Bambara wyczekła, stuga ma bas już nie raz po raz. To trąbek jest ryk największy. Takim zestarzałym językiem, ale też to, że w ogóle przekłady kiedyś robiono zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy... wyjąć, zjeść i wrócić z powrotem do siebie. Coś niewiarygodnego. Przez to, że one nie mają kości. Spróbujemy, co na długich będzie. Jak widać, działa. Idziemy na średnie. Przejdziemy na krótkie, znowu wybiorę najlepsze pasmo 25 metrów. 25? Tak. I ku pełnemu zaskoczeniu my już dawno zrezygnowaliśmy, a wiele krajów nie. I naćkane jest, no ale to radyjko rzeczywiście odbiera fantastycznie. Podgłośnimy. Fanta ya riga ya samu damuwa saboda lokacin cire ciki da ta yi akwai Przetestujemy jeszcze UKF-ik, nie? Mamy tutaj oceny